Po powrocie z Warszawy wciąż czekasz na telefon od taty? Minęło już 8 lat od kiedy wydarzyła się katastrofa smoleńska i no, trzeba przyznać, że po tak długim okresie czasu człowiek musi przywyknąć już do nowych zwyczajów, więc oczywiście nie czekam już na ten telefon, ale przyznam, że łapię się jeszcze często na tym, że sama chciałabym zadzwonić i powiedzieć, że dojechałam. A jak to było z tym telefonem, kiedy się opowiadałeś, że tata tak dokładnie umiał wymierzyć odległość, czas i dzwonił właśnie mniej więcej wtedy, kiedy już byłaś w Sopocie, już dojechałaś? Tak, rzeczywiście zdarzało się tak w zasadzie zawsze, kiedy podróżowałam z Warszawy do Sopotu. Tata zawsze bardzo się przejmował moim bezpieczeństwem, byłam jedyną córką. I mimo, że byłam już dorosłą osobą wtedy, kiedy jeździłam między Sopotem a Warszawą, to zawsze lubił wiedzieć, czy już na pewno dotarłam. A rzeczywiście, no, tata był w ogóle świetnym matematykiem, bardzo dobrze sobie radził z przeróżnymi obliczeniami, także obliczenie czasu mojej podróży też było dla niego czymś prostym i zawsze mniej więcej wyliczał, o której godzinie powinnam być w domu. I dzwonił i pytał, czy już dojechałaś, bo moim zdaniem po takim czasie powinnaś być już w domu. Kiedyś w książce Moi rodzice powiedziałaś, że 10 kwietnia skończył się pewien rozdział, no właściwie można powiedzieć cała powieść twojego życia. Jaki to był rozdział, a tak prościej po prostu, jacy byli twoi rodzice, jacy byli Lech i Maria Kaczyńscy? No cóż, byli wspaniałymi rodzicami. Myślę, że im więcej czasu mija, tym bardziej zdaję sobie sprawę, jak byli wyjątkowymi ludźmi, jak bardzo otwartymi na innych, jak bardzo empatycznymi. Jak bardzo ich brakuje w tej chwili. A rozdział oczywiście się zamknął, bo ja do tej pory, i myślę, że zawsze już tak będzie, że dzielę swoje życie na czas do momentu śmierci moich rodziców i później. To są jak gdyby dwa zupełnie różne życie. Nieprzystające do siebie. Nieprzystające do siebie zupełnie. I nigdy nie przestanie mi ich brakować. A z czasem, z upływem czasu coraz bardziej doceniam, jak wspaniałymi byli ludźmi i ile im zawdzięczam. Maria Kaczyńska bardzo dbała o swojego męża, dbała o twojego tatę. Często poprawiała mu włosy, poprawiała krawat, poprawiała marynarkę i bardzo często spotykało się to z niezrozumieniem mediów, z jakąś taką krytyką, ale tak naprawdę od tej dbałości o wygląd zaczęła się poniekąd znajomość twoich rodziców. Jak to było z tym pierwszym przeczesaniem tak naprawdę? Tak można powiedzieć, rzeczywiście moja mama była pod pewnymi względami zupełnie bezkompromisowa i tak kochała i tak dbała o ojca, że zupełnie nie przejmowała się tym, co inni powiedzą. Jeżeli uznawała, że coś jest nie tak, jak trzeba, to chciała to dyskretnie poprawić, co nie zawsze mu się udawało zrobić tak, żeby tego inni nie zauważyli. Natomiast ich historia zaczęła się w ten sposób, że mama wynajmowała pokój tu nieopodal stąd, w takiej ładnej willi na pierwszym piętrze. I jej serdeczni przyjaciele któregoś dnia zapytali, czy przypadkiem w tym domu nie ma jakiegoś jeszcze jednego pokoju, bo ich serdeczny znajomy szuka lokum w Trójmieście, najlepiej w Sopocie, wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim, prawnikiem. No i mama zorientowała się, że rzeczywiście taki pokój w tym miejscu się znajduje. Po kilku dniach tata się zjawił razem z ich wspólnymi przyjaciółmi, żeby ten pokój obejrzeć i ewentualnie porozmawiać z właścicielami domu. No miał wówczas bardzo bujną, tak, czarną czuprynę, brunetem, w takich lekko kręconych włosach, które nie zawsze dawały się poskromić. No i z opowieści rodziców wiem, że mama niewiele się zastanawiając, widząc, że jest lekko rozczochrany, postanowiła go po prostu przyczesać po koleżeńsku. Żeby dostał ten pokój. Żeby sprawił odpowiednio dobre wrażenie na właścicielach. I tak zaczęła się ich znajomość i wspólna podróż przez życie. A to mieszkanie, czy z tym mieszkaniem, w którym teraz jesteśmy, w którym rozmawiamy, wiąże się z nim jakaś szczególna historia? Bo ono zostało kupione, jak tata już dość mocno z Warszawą był związany. Tak, to można powiedzieć, że to taki ostatni przystanek w Sopocie, to właśnie to miejsce, w którym w tej chwili
rozmawiamy, to mieszkanie zostało kupione przez rodziców i przez moją babcię, co zresztą tata zawsze podkreślał, po tym jak tata przestał być prezesem Najwyższej Izby Kontroli i zdecydował się wrócić do Trójmiasta. I to był taki moment, kiedy była, powiem, przerwa od życia politycznego. I stąd tata zaczął wyjeżdżać do Warszawy znowu jako minister sprawiedliwości, następnie prezydent Warszawy. W zasadzie wtedy już rodzice zamieszkali z powrotem w Warszawie, ale tutaj regularnie bywali, bo to miejsce bardzo sobie ceni, lubi, no i ja darzę je ogromnym sentymentem. To mieszkanie jest pełne pamiątek, zdjęć. Z tym miejscem wiąże się bardzo dużo wspomnień. Więc oczywiście można powiedzieć, że w pewnym sensie czuję tutaj obecność rodziców i czuję się tutaj jak po prostu jak w domu, w którym dobiegło końca moje dzieciństwo i wydarzyło się bardzo wiele ważnych rzeczy także w moim życiu. Ale tutaj przy tym stole, przy którym w tej chwili siedzimy, toczyło się wiele istotnych rozmów, bo ten stół podróżował z rodzicami przez wiele lat, także wtedy, gdy mieszkaliśmy zupełnie gdzie indziej, na kanapie, która stoi tuż obok ciebie, też siedziało mnóstwo działaczy Solidarności, toczyło się mnóstwo rozmów. Także każdy z tych mebli tutaj ma swoją historię i ma znaczenie. A kto siadał na tej kanapie? Kto siadał, nawet nocował, bo w różnych czasach, że tak powiem, zdarzało się, że i pewne osoby po prostu szukały u nas schronienia. Myślę, że z perspektywy czasu i myślę, że chodziło też o to, że niektórzy działacze Solidarności po prostu się ukrywali wzajemnie u siebie. I taką osobą, która tutaj, którą doskonale pamiętał, był na przykład Władysław Frasyniuk czy Barbara Labuda, czy szereg innych działaczy Solidarności. No, przy tym stole siedział tu również pan Jan Krzysztof Bielecki. I wiele innych osób, które pewnie dzisiaj trudno byłoby sobie wyobrazić przy jednym stole. To był też stół, przed którym jedliście obiady? My jadaliśmy, ale to raczej w weekendy. Generalnie obiady jadało się u nas w domu, w kuchni zupełnie swobodnie. Mama jak zwykle mówiła, że lubi szybki obiad i rzeczywiście nie koncentrowała się specjalnie na takich sprawach kulinarnych, ale zawsze jej to dobrze wychodziło. Ale w Pałacu Prezydenckim potem chciała mieć swój kątek, swoją kuchnię, swoją lodówkę, jakieś takie miejsce dla siebie, prawda? Chciała, żeby apartament w Pałacu Prezydenckim przypominał dom jak najbardziej, żeby była w nim kuchnia. Jak wiadomo, kuchnia jest sercem domu, ale oczywiście w warunkach, kiedy pełni się rolę małżonki prezydenta, kiedy jest się głową państwa. No wówczas to trudno, takie zupełnie zwyczajne życie, ale mama bardzo dbała o to, żeby te śniadania odbywały się w kameralnej atmosferze, w zaciszu tego mieszkania, które w tamtym czasie rodzice zajmowali. Próbowała sama je przyrządzać? No na tyle, na ile było to możliwe, tak, ale oczywiście z pomocą pani szefowej kuchni, czy też pani, bo tam było kilka osób. Gdy wspominasz mamę, często mówisz o tym, że była twoją przyjaciółką, o wspaniałych relacjach, które was łączyły, ale Maria Kaczyńska miała też wspaniałe relacje z Ewą, z starszą twoją córką. Z obiema moimi córkami miała doskonałe relacje i myślę, że w ogóle z dziećmi. Bo to, co w książce też powiedziałyśmy tych kilka lat temu, mama miała taki partnerski stosunek do dzieci. Do mnie jako dziecka zawsze miała taki stosunek, że patrzyła, że tak powiem, z tego samego poziomu, co ja, przynajmniej starała się. Tak, pamiętam, że mówiłaś, że kucała. Tak, żeby i nawet jeżeli rozmawiała z dziećmi jako pierwsza dama, to kucała, żeby po prostu spotkać się spojrzeniem. A z Ewą miała szczególną relację rzeczywiście, no, z racji tego, że Ewa była starsza, Martynka młodsza. Ewa spędzała z babcią dużo więcej czasu. Zresztą w momencie, kiedy ja przedwcześnie urodziłam Martynkę, to mama i tata zaopiekowali się Ewą, co było takim szczególnym momentem. Szczególna historia, bo akurat przypadło to w czasie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych razem z małżonką. Także Ewa z zupełnym zbiegiem okoliczności uczestniczyła w spotkaniu z prezydentem USA
Czyli po prostu widziała dziadka w akcji, w widziała pracy. Widziała dziadka, tak można powiedzieć, że w pracy. Choć myślę, że dzisiaj to już słabo pamięta. Ale wracając do tego, jak jest dzisiaj, to muszę przyznać, że nawet kilka dni temu miałam okazję przekonać się, jak moja córka wciąż przeżywa tą ogromną stratę. Kilka dni temu szykowałam kolację. W kuchni było jak zwykle włączone radio, program pierwszy. Akurat nadawano wtedy wywiad z Jackiem Sasinem, który wspominał czasy wspólnej pracy w ratuszu miasta stołecznego Warszawy z moim ojcem. No więc zawołałam Ewę, bo zawsze, kiedy jest jakaś możliwość, żeby dowiedziały się czegoś o moich rodzicach, o dziadkach, dziewczynki wówczas je proszę. No, Ewa przyszła. Ale wtedy, kiedy rozmowa znalazła się w punkcie wspomnienia o katastrofie smoleńskiej, o tym, co Jacek widział 10 kwietnia, Ewa po prostu wyszła z kuchni ze łzami w oczach. Mhm. I także można myśleć, że czas leczy rany, czas goi rany, ale sądzę, że to, co nas wszystkich, myślę, że wszystkie rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej spotkało, to wciąż jest bardzo bolesne. Sądzę, że także dlatego, że sprawa pozostaje wciąż niewyjaśniona. A czy Martynka wciąż myśli, że dziadek jest prezydentem w niebie? No, Martynka jest już w tej chwili dużo starsza niż wtedy, kiedy zabrakło dziadków, więc oczywiście ma nieco dojrzalszy stosunek do tego wszystkiego, ale wciąż wspomina, dopytuje. I myślę, że też jej dziadków bardzo brakuje, choć z pewnością pamięta ich słabiej niż Ewa. Często zdarza ci się myśleć, że to nie tak miało być przecież. Dziadkowie mieli pójść na emeryturę. Z upływem czasu, im więcej czasu mija, tym bardziej wydaje mi się to wręcz abstrakcyjne, niemożliwe, że to zdarzenie miało miejsce, że rodziców zabrakło właśnie w takich okolicznościach. To im dłużej, myślę, że nie tylko ja, ale może nawet osoby, które nie są tak blisko związane z tą tragedią, myślą, że to trudno o takie zdarzenie, że to takie rzeczy się po prostu takie nie dzieją. Po prostu nie zdarzają, żeby taka delegacja w jednej sekundzie po prostu zginęła. Ta rzecz się zdarzyła, a z perspektywy czasu dużo wyraźniej widać, jakim prezydentem był Lech Kaczyński. Realizuje się na przykład scenariusz, który on roztoczył, będąc w Gruzji. Będąc w Tbilisi, tak. W Tbilisi. Słowa, które ojciec wypowiedział wtedy na wiecu, mając u boku prezydentów państw bałtyckich, premiera, no i oczywiście prezydenta Saakaszwili, o tym, że najpierw Gruzja, potem Ukraina, może kraje bałtyckie, a później może Polska. Nie chcę mówić, że one są w pełni aktualne oczywiście, ale to, co wydarzyło się na Ukrainie, aneksja Krymu, okazało się, że ojciec był bardzo dalekowzrocznym politykiem. Myślał strategicznie i doskonale oceniał sytuację międzynarodową. Co jeszcze widać wyraźniej po tych 8 latach, jeśli chodzi o postać Lecha Kaczyńskiego? No myślę, że wiesz, z mojej perspektywy widać wyraźnie też wspomnienia zupełnie przypadkowo spotykanych przeze mnie osób, które mimo tego, że upłynął tak już długi okres czasu, wciąż mają potrzebę, żeby do mnie podejść zupełnie mnie nie znając i wspomnieć, że kiedyś mieli okazję spotkać Lecha Kaczyńskiego i zdaniem był dobrym, wspaniałym człowiekiem. Dla mnie to jest bardzo... bardzo istotne. Natomiast jeśli chodzi o sprawy polityczne, no to oczywiście kwestia bezpieczeństwa energetycznego. To, że w tej chwili pewne idee forsowane przez ojca się zrealizowały, czy też realizują się w formie dostaw gazu do Polski z USA poprzez gazoport jego imienia,
No to wszystko jest wspaniałe i serce rośnie, że wreszcie po latach udaje się to realizować, że Polska staje się coraz bardziej niezależna, a przez to bezpieczna. Więc z tego się cieszę. Mówiłaś o tej trosce Marii Kaczyńskiej o Lecha, którą wszyscy tak wyraźnie widzieliśmy. Szczególnym przejawem tej troski była taka historia, kiedy twoja mama przywiozła tacie na lotnisko pewien pakunek. Tak, to słynna siatka i tak. Potem słoik miodu, który mama wysłała dziennikarzowi jednej ze stacji telewizyjnych. To do tej pory też zdarza mi się, że ludzie to wspominają. Mówią, a pani Maria to była taka wspaniała, bo ona te kanapki mężowi na pokład samolotu. A tam nie było kanapek. Oczywiście nie było kanapek. Oczywiście była to historia wymyślona przez media. Była siatka, a w siatce była po prostu albo bluza, albo swetr. Już dokładnie nie pamiętam, ale to był czas, kiedy tata udawał się w podróż do Stanów. Był tuż po przeziębieniu i mama po prostu jako troskliwa żona zadbała o to, żeby na pokładzie samolotu założył na siebie coś ciepłego, bo wiedziała, że zdejmuje marynarkę i nie chciała, żeby siedział w samej koszuli. I po drodze kupiła ten swetr i stąd ta reklamówka. Po drodze, jadąc na lotnisko bodajże w jednej z dużej znanej galerii warszawskiej wstąpiła po coś ciepłego i to było to nie były żadne kanapki, a wiadomo, że motyw kanapek, no to był taki swego rodzaju... Przez kilka miesięcy żył chyba. Tak, to żył przez kilka miesięcy, było obiektem drwin, miało to właśnie obrazować, jak bardzo nie dzisiejszą osobą jest prezydentowa, może nawet nie wiem, nie umie się odnaleźć w swojej roli. W Warszawie... To był taki ludzki gest. W Warszawie przy placu Piłsudskiego powstaje pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Czy ten pomnik kończy pewien etap, na przykład etap obchodzonych miesięcznic smoleńskich? Niewątpliwie pomnik na placu Piłsudskiego kończy pewien etap, kończy etap marszów, które były organizowane po mszach odprawianych każdego 10 miesiąca. Myślę, że stanowi piękne zwieńczenie tej wieloletniej, społecznej, oddolnej inicjatywy i w sposób godny upamiętnia ofiary katastrofy w samym sercu Warszawy. Myślę, że jest to taka oczywista forma upamiętnienia. Zaskakujące, że aż tyle lat trzeba było czekać na takie właśnie upamiętnienie. Nie koncentrowałabym się w tej chwili już na tym, że trzeba było tak długo czekać. Cieszę się, że będzie w Warszawie takie miejsce, w którym każdy, kto będzie miał taką potrzebę, będzie mógł wspomnieć i oddać hołd tym, którzy zginęli 10 kwietnia. Powiedziałaś, że wy, rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, wciąż tak naprawdę do końca nie wiecie, co tam się stało. Myślisz, że kiedyś się dowiecie? Wierzę, że dowiem się ja, może dowiedzą się dopiero moje córki. Na pewno w tej chwili czynione są starania, aby sprawa katastrofy została wyjaśniona. I nie sądzę, żeby dobrze było wyznaczać w tej sprawie jakiekolwiek terminy. Myślę, że trzeba uzbroić się w cierpliwość i ufać badaniom przeprowadzonym przez naukowców. W tej chwili mamy do czynienia z gronem międzynarodowych ekspertów najwyższej klasy. Mam ogromne zaufanie do ich pracy i cierpliwie czekam.